Ale Kubcio zepsuł. O matko, jak się Kuba nie zna. Fuj. No to piękna sprawa. Takie rzeczy się tutaj dzieją. A tymczasem przygotowujemy naszego Subaraka do wyjazdu na hamownię. Tak jak mówiłem, mam to całkowicie seryjny SOF, tylko tak zmniejszona troszeczkę ilość paliwa, tam o jakieś 3%, no bo miałem adaptacje paliwowe ujemne na minus 3%. Wyłączone te błędy tego TGV-ka, SAI, czy tych przepustniczek takich kolektorze sącym. No i jedyna modyfikacja, która wpłynie na moc osiągi, no pewno osiągi pogorsze względem seryjnego softu, ale to co kiedyś już u Basi pokazywałem we wcześniejszym odcinku, przed wjazdem na hamowni jedyną rzecz względem seryjnego softu to robię coś takiego, cofam zapon, na przykład tutaj cofnę o 4 stopnie, to straszna głupota, generalnie no, zapon ze wzrostem obrotów powinien się przyspieszać, a to jest strasznie taki duży przeskok, on powinien być płynny, jak to jest 39, to też powinno być 39, a to powinno być 40, no to i tak go przyspieszymy. Tak, i będzie teraz gładko, no bo to jest no, błąd oprogramowania, ktoś chce tam za dużo plusów po prostu kliknął i to jest niebezpieczne dla silnika. Taki nagły przeskok przyspieszenia zapłonu o 7 stopni. Niech on będzie 2 stopnie, to rozumiem, a nie, że 40 stopni przy 2000 obrotów, a 2400 obrotów już 47. No to jest, powiem szczerze, no niebezpieczna głupota to jest. Zwłaszcza jak silnik mam o nieseryjny o zwiększonym stopniu sprężenia. Tutaj zrobimy przeskok mniejszy, 43 tutaj było, później jest następny 47, dobra, to zrobimy na 46. No i furka jest teraz w tej chwili, jak to wgramy, będzie przygotowana do pierwszego pomiaru na hamowni. Hello everybody. Basia w kuchni tam siedzi, obiadek robi. Jak widać, takich błędów w tym softcie jest wiele. Na przykład tutaj mógł być zapon 17 stopni, tutaj mogło być jakieś tam 14, tutaj mogło być jakieś tam 12 i tak dalej. Tak brzydko jest zrobione to programowanie, ale nie o to chodzi. Tutaj chodzi mi tylko o bezpieczeństwo i żeby zobaczyć, jak samochód sprawuje się na seryjnej mapie. Mimo zwiększenia pojemności na 2,6 litra i pomimo większej turbosprężarki. A, jedną rzecz jeszcze tutaj będę musiał zrobić, poza mapami zapłonu, żeby były bezpieczne. Też tak jak mówiłem, to przeładowanie takie turbosprężarki. Przeładowanie turbosprężarki będziemy mieli tutaj, no już się tym zajmuję i przeładowuje mi w tym miejscu. Już wcześniej na drodze sobie te ustawienia przetestowałem i na takich nastawach przeładowanie tutaj będzie, no zmniejszyłem jeszcze to 1%, wcześniej było takie 1,06 bara spadające na 1 bar, no fabryka STI ma 1 bar i chcę tutaj no, zasymulować to samo, może inna turbosprężarka, ale też żeby dmuchała po całości 1 bara bez żadnego tam przeładowywania. Szkoda, że nie sprawdziłem takiego seryjnego samochodu, czy idealnie takie co do 1/100 bara trzyma doładowanie, czy mu troszeczkę pływa. No tutaj w każdym razie na takich nastawach będzie doładowanko jak od linijki odrysowane. Dobra, no to już zejść na dół, wgrać do auta i jechać na hamownię. Jeszcze jeden taki myczek, sprawdzimy sobie na hamowni jak wychodzą te dwie mapy, bo w zasadzie Sport Sharp i Sport to taka sama moc będzie, a na przykład to mapa Intelligent. Ma tej wymogi momentu obrotowego na 350 Nm, a Sport niby na 430. Tak więc sprawdzimy furkę na Inteligencie tak zwanym, czyli taka widać bardzo zamulona mapa, że daje się gazu, nie wiem, na 50% to ma zadane 140 Nm, a tutaj mamy na 50% i mamy 180, tam jakieś 5 Nm zadane. No jest zadane, jest różnica jak się jedzie na jednej i na drugiej mapie, że na tej Inteligenty czy na Sport Sharp daje mało gazu i samochodzik już ma cios, ale poza tym, tak jak tu widać, na tej Inteligent jest mniej niuta. No sprawdzimy dla hamowni. Tu mamy jeszcze taką bardzo ciekawą mapę, że tak jak dajemy gaz do deski, to na mapie Inteligent na przykład mamy jakieś takie 350 Nm zadane spadające na 241. I tutaj mamy przypisane doładowanie, czyli 350 Nm jak dajemy, to fura powinna dmuchać nam jakieś 10 PSI. 10 PSI to jest jakieś 0,75 bara. A jak dałem na mapie Sport gaz do deski, to zadane jest 420-430 Nm, czyli to będzie nasz max. Tu już mamy zadany 1 bar. Dobra, teraz już mówię, wgrywamy i lecimy. Kurczę, ta mapa mi się jeszcze strasznie, a to strasznie nie podoba. To jest przyspieszenie wałka sącego. Jadąc tak zamulając, to bardzo to czuć, że jedziemy, nie wiem, na czwartym biegu na przykład mamy jakieś 2500 obrotów i czuć, że za dużo jest wyprzedzony wałek sące, że 30 stopni, że takie się robi duże współotwarcie i takie jak takie no słychać, ja to czuję po prostu pod nogą, nie wiem czy to wszyscy by czuli, ale ja to czuję, że tu jest źle, że są wartości są za duże. W starych silnikach, co ładnie, płynnie chodzą subarakowych, to tutaj jest normalnie dycha wpisana i tyle, a nie jakieś takie kurwa 30 stopni wyprzedzony wałek sąc, bez sensu. To nie jest wolno sący silnik, że jakby się dało gaz do deski, tutaj byłoby wyprzedzenie na jakieś tam 30-40 stopni. No, te mapy są też do poprawienia, ale specjalnie takie zepsute je zostawiamy, żeby zobaczyć, no żeby sprawdzić to po prostu na hamowni i podczas normalnej jazdy. No to jesteśmy już na pokładzie naszej Subarynki STI, walimy do firmy po przyrządy, weźmiemy sondę szerokopasmową i weźmiemy
jedzie się takie zamulanie. Już pomijając to przyspieszony zapłon, tutaj mam już jakieś moją 20 wersję softu, ale zaczniemy wszystko od początku, żeby na hamowni pokazać co i jak, żeby się tym nacieszyć. Ale jedziemy sobie takie 2,5 tysiąca obrotów, jest takie jakby słychać delikatne wypadanie zapłonu, takie coś, gałeczka się tak trochę biegł z trzęsie. No i to wynika z tego, że w tej chwili jedziemy na przyspieszonym wałku sącym o 30 stopni. To jest za dużo jak na takie obroty, nie? Piątkę sobie wrzucimy, 2200 obrotów mamy. No teraz jest płynnie, bo mu więcej gaz da, a tak bardzo malutko daje mu gazu, żeby wtrafić to, o, teraz. No to czuję cały samochód także wibruje, ale to jest taki jak się daje gazu na 1/10, bo daje gazu, nie wiem, na 1/4, to już w mapie przesuwa się w prawo, gdzie jest wałek sący wyprzedzony 10 stopni i lutra płynnie już zaczyna chodzić. No to jest takie wady oprogramowania znalazłem, ale być może to jest na jakieś tam emisje spalin na Euro 5 robili samochód, że on tam se stał, nie wiem, na wolnych obrotach na 2500 obrotów mu emisje sprawdzali. A teraz jadę na 6 prawie bez gazu, mam 2100 obrotów i on takie delikatne ma wibracje. No normalna, nie taka zboczona osoba jak ja pewno by tego nie wyczuła, ale ja to wiem i czuję, i zwłaszcza, że to widziałem na cyfrach w programie komputerowym tego silnika. Tak więc kierunek garaż. Hello, doktor Kupcio. No właśnie, doktora Queena będziemy się bawili. Będę ci tym urządzeniem badał z tyłu i z przodu, a później pokażę ci tylne siedzenie samochodu. Tu mamy taki wykrywacz czujnika spalania stukowego. Ja to z 20 lat używam, najnowocześniejszy taki, no nie ma lepszych sprzętów od tego. Słychać idealnie każdą pracę silnika, najmniejszą anomalię, najmniejszy stuczek i tak dalej. I to mnie nie rozpiera, bo jak masz jakieś takie nowoczesne, co jakieś wyświetlacze ci pokazują, to nie ma czasu zareagować, bo tak słyszysz, umiesz gazę, bo i tak się patrzy tam w laptopa, vlogi i tak dalej, więc słuchowo-wzrokowe badanie silnika przy strojeniu. Bo nie ukrywam, że dzisiaj może go coś dzisiaj strojniemy, nie tylko mu tam zagramy tą serię z poprawionym, bezpieczniejszym zapłonem. No to czuję, że dzisiaj szybko do domu nie wrócimy. Nie, to raz, dwa, trzy, kochanie, bo już wstępne takie mapy zaponu już sobie tam wcześniej zrobiłem, a tutaj po prostu pokażę, że wgram mapę zaponu, obsłucham ją, tam zdejmiemy wachy, sprawdzimy, przestawimy te zmienne fazy rozrządu, żeby to tak fatalnie nie chodziło jak w serii i tyle. No tam mi się wydaje, że maksymalnie z 10 pomiarków dzisiaj zrobimy, ale mnie cholernie zależy, co to w tej chwili generuje, no. Bo chcę nałożyć na to co to kiedyś miało, od razu po sprowadzeniu ze Szwajcarii, jak zagódką sprawdzaliśmy i jak było całkowicie 100% serią. A teraz serią nie jest. Tak ci nie chciałam przerywać, cały raz dotykam się po głowie, chciałam ci dać, wiesz, znak, że masz coś ci stoi na głowie. Tak, jeszcze lepiej. No nie, ale dobra, okej, przepraszam, musisz iść do lustra. Co Basia obstawia, jakieś wyniki, co tutaj z tego wyjdzie na tą chwilę? Nie wiem, zobaczymy, pojedziemy na siłownię, będziemy... Hałownię. Na siłowni, Boże. Na siłowni dawno się byliśmy. A buty mamy do biegania już. Dobra, to jedziemy, pakujemy się. No nie, jeszcze nie? Mam tutaj dużo do przedstawienia, do powiedzenia. No obstawiaj, no. 314 to chyba koni miało, tak jak było seryjne, bo to jest jakaś tam wersja. Nürburgring i ma inny końcowy tłumik i inne oprogramowanie silnika. No, to już do tych 400 byłoby dobrze. No gdzie? Na seryjnym wydechu i kulerze? No nie? Nie da rady? No docelowo bym chciał i 500, no ale tak wiesz, no co będzie dziś? Co będzie teraz? Jak go zhamuję tak jak jest? No wal. 400 daje dzisiaj optymistycznie. Co? No ja 340. To tak słabo. No bo tak mi się wydaje, no bo koniec seryjny katalizator. Jeszcze ci czegoś nie powiedziałem, że nie chcę wychodzić poza seryjne doładowanie. Chcę, żeby to waliło bara, bo jak damy więcej jak bara, to boję się, że seryjny katalizator może się uszkodzić i później już na skupie nie być dużo wart. Nie wiem, ten samochód może będziemy chcieli sprzedać za 50, za 60 lat, to fajnie by komuś było wręczyć seryjny katalizator, że 50 lat temu tak on wyglądał i tak on pachniał, jak już będą tylko latające elektryczne samochody. No dobrze, to ja to tak, to już na szybko podliczę. Ja powiedziałem 340, a może wyjdzie troszeczkę więcej. Chociaż nie wyjdzie troszeczkę więcej, bo jest seryjna beznadziejna rura do lotowa, taka do turbospężarki. Tak więc modujemy te sprzęty i lecimy. A Subaraczek przepiękny jest w robocie. Wszędzie ma dziurki, gwinty, gdzie mogę sobie tę śrubkę dać z dużą podkładeczką. Ale tak, jak dam tutaj, to będę za głośno słyszał pracę wtryskiwaczy. Tu znalazłem takie mega super turbo, fajne miejsce, że bezpośrednio do głowicy sobie przykręcę. Pod mocowanko do magnetu oleju. Do w pełni szczęścia potrzebny nam będzie jeszcze anal, zator spalin. Wsadzę coś takiego w dupkę i jedziemy. Przyniosłem tutaj moją sondę auspuffową. Auspuff to jest wydech po niemiecku. Ciach, to będzie nam pokazywało, jaki jest AFR. Subaru na strasznie bogaty i mieszący jeździ, po prostu niewyobrażalny. Marnuje ilości... Kiedyś liczyliśmy, bo takie Forestery do nas przyjeżdżały, co miały z 300 tysięcy przebiegu i to tak wychodzi, że na każde 100 tysięcy przebiegu jakieś 1,5 litra tony paliwa można oszczędzać, czyli już samochody by się bardzo zwracały, jakby stroili je ubożej. Wiadomo, Subaru to nie jest Audi, że tam ma do ładowania 1,5 bara i przy odcince ma lambda 1 i tam 1100 GT i to jest dobra temperatura, żeby się katalizator po prostu czyścił i grzał. A reszta jest nieistotna, bo i tak silnik 300 tysięcy do remontu, taki 2,0 PFSI każdy.
Tutaj jednak tego paliwa trzeba lać, żeby studzić te cylindry i tak dalej, ale nie przesadnie. Tutaj, o ile dobrze wiem, jest AFR-ek, będzie górą powyżej 11. Powyżej, czyli to idzie na przykład w stronę 10,9. Są bardzo bogate AFR. Tutaj na takim doładowaniu 1 bar będę chciał, żeby to miało około 12. No i zobaczymy wtedy. Tam w zetkach nie jest około 12? 11,8 jest wolnocącej 370. Tam się ściąga na 12,6, 12,8. To też zależy. Ja zauważyłem, że silniki, co mają bardzo szerokie, duże kanały dolotowe, lubią tłustą mieszankę, że robią na niej moc i tak dalej. A na przykład Saby miały wąziutkie kanały i one lubiły na przykład uboższą mieszankę. Nie, takie B207 były te AR-owskie. To one lubiły, nie wiem, do 5000 obrotów trzymać AFR-ek 13. Tutaj tak będzie, zdało będę chciał 13, 12,5 i na 12, żeby szło. I tyle, o tak zrobimy. O, ma tutaj dziurę na narty? Ma składaną kanapę, żeby kabla przełożyć, czy nie ma? Kurde, tu problem jest z Subaru, że ma akumulator z lewej strony i tędy kabelki będę musiał prowadzić. Dobra, no to wszystko przygotowane. Słuchawki zostawiam tutaj, bo później przez uchylone okno będę je wprowadzał. Tak więc teraz jesteśmy przygotowani na hamownię. Dobra, idealne miejsce to jest na tego laptopa w Subaru. Zobacz, wsadzasz go, nic się nie lata. Nic się nie dzieje. Dobra, wrzucę ten sobcik, co przygotowałem w domu, bo w tej chwili powiem szczerze, wgrany jest za dobry. Trzeba, musimy trochę zepsuć samochód, doprowadzić go do serii. Do serii z cofniętym zapłonem w zakresie tam od 2 do 2,5 tysiąca obrotów, gdzie moim zdaniem jest zbyt przyspieszony i wyciska tylko panewki. Dobra. Ciach. To nam działa? Dobrze podłączyłem kabelki? Jest, ładuję. Warming up. A o jednej rzeczy jeszcze zapomniałem, o naszym logerze chińskim, że sobie go wsadzam, złączę i tam będzie pokazywał, gdzie jestem na mapie i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Tu mam takie przygotowane mapy. Nürburgring 2011. Seria błędy, wolne obroty 825 i tutaj mam Safe Ignition. Tak więc ładuję mu Safe Ignition. A jeszcze jedna rzecz jest, ja to wszystkie komentarze czytam, na wszystkie komentarze odpowiadam i zobaczymy, czy zadziała. Jakaś bardzo miła postać zdradziła mi taki sekret a propos Subaru, że jak zagramy soft, co trwa tam 15 sekund, to przed pierwszym odpaleniem, żeby dwa razy wcisnąć gaz do deski, to on wtedy się uczy, przepustnicy zdaje się uczy i powinien od razu szybko zapalić, a nie to, że włączam, wyłączam zapłon, włączam, wyłączam zapłon. Więc zaraz to sprawdzimy. Fura w tej chwili 15 sekund minęło, jest zagrana. I teraz robimy według instrukcji pod filmem naszym gaz ostatnim. Hamulec. Nie, gaz. Włączam zapłon. Raz do deski, drugi raz do deski. I teraz fura powinna normalnie zapalić. Znaczy ten sprzęgło i pali. Od strzała, niby. A tak to bym mógł ją kręcić 15 sekund, żeby za nim zapaliła. Warto czytać komentarze. Dziękuję. Dziękuję nawet. O, musiałem z internetu dostać, żeby wiedzieć komu podziękować, ale fajnie, kurde, cyk i nie trzeba, wiesz, bo zawsze cyk, 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 cyk robiliśmy i takie kręcenie długie, Ostatnio nawet korektę map robię na stacji benzynowej i tak się zestresowałem, bo kręcę z 15 sekund, mówię, kurde, kolejkę tylko robię, to wystarczyło gazu dodać. Dobra, fajnie, no to w tej chwili ready to hamownia. No i ostatnie, co zabieramy, to nasz chiński sprzęt diagnostyczny, który bardzo fajnie pokazuje, gdzie jestem na mapie, bo widzi obroty, widzi przepływ powietrza z przepływki, a Subaru jest genialnie, to jest rozpisane. Lewo, prawo, odczyt z przepływki, góra, dół to są obroty i wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie korekty wprowadzamy i tak dalej. I już odpalony czeka nasz pięknotek. To sprawdzamy skład mieszanki, jaki Subaraczek ma. Basia, kamera na czytnik AFR-u, ja tu już widzę, że tam da jeden, daje do dechy, także ja też widział. Powiem szczerze, że no tak bardzo przelany nie jest. 11,2 górą miał, to wcale dużej ilości ściągania paliwa tutaj mieć nie będziemy. Ja bym chciał taki 11,7, powiedzmy 11,8 od tutaj zrobić, żeby miał. Tak 12 to troszkę tak za ubogo na taki silniczek, co specjalnej troski powiedzmy. Zawsze jak się patrzę na jakieś urządzenia i przyspieszasz, to zawsze mi się tak wszystko... A, no bo to jest takie dziwne. Ale że... nie, bo jak na przykład nie siedzę w telefonie ani w niczym nie muszę nagrywać, to jest okej, okay. Jakoś tak organizm to dobrze znosi, a jak już muszę się w coś spojrzeć i gdzieś się na czymś skupić, to jest masakra. O, widzisz. No tak, tak, tak czasami jest, no bo samochodzik coś tam przyspiesza, wydaje mi się, że lepiej od serii, bo wszystkie takie kluczowe elementy serii mamy wyeliminowane. Mamy przede wszystkim dużo większy skok tłoka, gdzie w serii on jest tak, jak zawsze powtarzałem, no jak w Polonezie 1,5 litra. To jest totalnie dziwne, no współczesne silniki mają, nie wiem, 92 mm skok tłoka przy pojemności 2 litrów, a to jest jakieś 79, śmieszne. Jak do silnika, co się ma kręcić do 10 tysięcy obrotów, a się kręci tylko do 6600. My wydłużyliśmy mu skok tłoka, żeby miał więcej niuta, o 4 mm. 4 mm, Basiaczku, to jest aż tyle, nie, trochę za tyle, więc to jest, trochę jest. I zwiększyliśmy mu stopień sprężania, bo też w fabryce ten samochód jest przygotowany chyba na jakieś paliwo
85-oktanowe kiedyś takie było za komuny. No tutaj będziemy 98 pewno lali, więc zapas w zapłonie zapewne jest olbrzymi. No nic. Nie mogę się doczekać, kiedy go zapnę i schamuję tak jak jest. No to jedziemy na hamowni. Tak. Na hamowni objazd, ale tu w Stokrotce się coś dzieje. Jakieś profesjonalne naświetlenie. Lepsze jak na YouTube'a mamy. Kurde, odnaleźli tutaj na hamowni. Dobra, mamy katalog Subaru, mamy Impreza STI 2,5 litra i mamy teraz katalog Kupcio. Nam wyszła 313 koni seria i 434 Nm. No to trzeba zobaczyć porównanie. Sprzęgło. Coś to dłuższego? Nie. Coś bardzo podobne długości jak my tutaj było. Maska zamknięta, sprawdzam. Dobrze, czy kabelek jest luźny, czy nie jest przytrzaśnięty, czym dobrze mógł słyszeć jak subaraczek, jak dźwięczy jego silnik. No i takie coś było, jak z Jagódką żeśmy go sprawdzali, kiedy to było, to pierwsze jego sprawdzenie przed wszystkimi naprawami. O jest, 23 rok, 11 stycznia, a teraz mamy luty, czyli ponad rok przerwy, te naprawy, modyfikacje, składanie silnika trwało. Pomiar był na czwartym biegu, widzę, bo 178. Tak się prezentowało nasze STI. Nürburgring, jakiś tam edition, 313 konia, 434 Nm. A teraz biorę się za wiązanie. Wiązanie tego samochodu jest czysta przyjemność. Tu machak, tam machak, tam machak, tak machak. No fura jest stworzona po prostu, żeby zapierdzielać po hamowni, żeby walić, napierdzielać tych pomiarów, ile wlezie. Ciach, 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 5 sekund po prostu i podpięta. Dobra, nagram film. Ale widzę, że masz pasy pod kolor pasów. Tak, 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 idealnie się zgadzają, ale kurde, nie pamiętam, jak ten samochód wiązałem. Tego przed sekundą no, na swoich nagraniach pochwaliłem, że ma 4 haki, a to 4 haki miał idealnie tak Forester. Tutaj jedynie jak klękam pod niego, to widzę te rurki w średnicy 20 mm, co mnie przeraża. Ten wydech tu kradnie wyszła ze 150 koni, a zawsze tutaj się łapało. Foresterki te inne. Dobra, furę sobie zabezpieczyłem i wchodzimy do nory. Nora niestety jest brudna na hamowni, no bo dużo japońskich aut tutaj się hamuje. A nie to, że chwalę japońskie, że hejtuję japońskie auto, tylko po prostu niemieckie auto mają te takie, nawet jak leci z nich ciurem olej, to mają takie osłony, że nie, przednia osłona 10 litrów oleju wchłonie, bo jakieś ma gąbki, labirynty i tak dalej. A tu przyjedzie jakaś Honda i kurwa pozostawia po sobie po prostu syf, wszędzie tutaj się lepi od oleju. Dobra, jak ja tego sprzęta łapałem? O kurde, tutaj też nie wiem jak go złapać, w mordę. Z przodu to będzie miał haki. No mam nadzieję, że będzie miał, bo z tyłu haków kurde nie ma. Tutaj ma jeden hak, tu ma drugi hak, dobra. Tam widać pasów, nakładłem, nakładłem, ale powiem szczerze, że subaraczek, nasz STI-czek ma już bardzo dużego minusa u mnie. Za to wiązanie się na hamowni. Każde Subaru to jest największa przyjemność, po prostu się wjeżdża, jeden hak, drugi hak, trzeci, czwarty, 30, no minuta 30 jest związany. Z naszą chorą męczę już się prawie 5 minut, no aż, kurde. Aż ochota normalnie odchodzi, żeby go hamować. No przepraszam, że tak mówię, ale no 5 minut to długo czasu, żeby przygotować samochód na hamownię, no. I zapalamy furę i włączamy wiatraczki, jesteśmy związani, zmęczyłem się tym wiązaniem, zeszło mi się w kurde 5 minut, to jest masakra. W tym czasie 4 normalna autka się związuje. Dobra, tu mam nasz stuk, nie mogę go za mocno przycinać, żeby dobrze było słychać, jak pracuje silniczek. Sobie grzechocze ładnie. Samochodzik jest ustawiony. O, to jest taki patent fajny, że jak przytrzymam sobie guzik, to kontrolę trakcji wyłączam. Teraz świeci się na zielono, przytrzymam dłużej, świeci się na pomarańczowo. No to możemy sprawdzić serię. Sprawdzimy sobie AFR-a, jakiego ma. O Jezu, te pasy. To jest okropny głos. Musimy zapiąć pasy. Jestem brudny, bo schodzimy tam do podziemia. Zapiń koni swoje też. O, ja już zapiąłem. A ja mój nie pikał? Nie, pasażer na szczęście z japoński samochód to nie pika, tylko na kierowcę pika, bo takie... No i teraz możemy sobie dać gazu, sprawdzić ten AFR-ek na przykład, jaki on ma. Przelany, przelany. Górę ma już dobrą, 12 wychodzi. Na górę już fajnie jedzie. To było w trybie inercyjnym, bez obciążenia, jeszcze sobie tak sprawdzam pod kątem korekt softie. Na ulicy jak jechałem 2400 go przelewało, no bo miał większe obciążenie, więcej turbo naładowało. Teraz na szóstce walniemy go z samego dołu. Dobrze, dobrze, dobrze ma. Zaczynasz wchodzić na buścik.
Za bogato! Waha się leje! Podbywa nam cylindry, ściągamy nogę z gazu. Przelana fura okropnie. Dobra. Wprowadzamy przełożenia. 6. 1 przy 4000 obrotów. 106, 1. 4000 obrotów. Dobrze, jesteśmy gotowi do pierwszego pomeru, prawie, że jeszcze naszego sprzęta odpalimy, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu na mapie się w tym samochodziku znajdujemy. Będzie nam po przepływce pokazywał. Fajne takie proste chińskie gówno. I sobie biorę data stream, to co mnie interesuje, select items? Items. Item za pierwszym razem, dobrze. I tak, co my tutaj mamy? Obroty silnika, takie coś było, o i to było. A resztę na samym możemy sobie sprawdzić, tam temperaturę w dolocie. Teraz 7 chyba interesuje. I ile mamy boostu? Jakie mamy na serii dopieprzenie zapłonu? I ciach, i nam to wszystko pokazuje. Dobra, dla ciebie Basiaku będzie zadanie to i to mi nagrywać, a ja, o tak będę ja też fajnie widział. Wszystko. Pomiar nasz dziewiczy. O! Sprzęgło za mocno skleiło. Spadła ta misterna konstrukcja. Jeden. Ile mamy w dolocie? 27 stopni. Ze wzrostem boostu będzie spadała temperatura. Czy on debil mierzy sobie z przepływomierza powietrza, a nie mierzy sobie rzeczywistej temperatury w dolocie? To jest dla mnie mega ultra turbo straszna, okropna głupota. To co Subaru to zrobiło. O Jezu, jak bogato, za każdym razem jak daję do deski. Zobacz, kochanie. Aaaa, wachy szkoda. Wacha leje mi się do wydechu. No to co, jaki ma się obstawia moc? Jak trochę poinformowałem, jak to wygląda ze strony technicznej. Bez zmian. Tak, że 313 będzie? A pojemność większa, stopień sprężania większy. Znaczy bez zmiany, w sensie do tego, co mówiłam wcześniej. 4 paki już teraz wyjdą? Tak, niech będą 4 paki. No to ja 340. O, jak se grzechoczy silnik. O, boost słyszę, jak się napełnia. Nie, cichutko chodzi, dobra. No to jestem gotowy do pomiaru. Ja tutaj, wiesz, baczność nasłuchuję. Ciekaw jestem, czy stanie lepiej od serii, czy nie. Bo mamy dużo większe turbo. Tak więc, kochanie, wolne obroty. Mamy podniesione, więc później zaczniemy pomiar jak na serii, bo seria miała H650. Ciach, ciach. Zegary, żebym wiedział później, żebym mógł logować, sprawdzać. Chociaż jak Cię bardziej interesuje, to możesz sobie tamto kręcić, a ja sobie na to będę patrzył. 190, ale przelany, ja je wiem. Dobra. O, bardzo tyle, ładny post. Tyle mogło zostać. No, tyle to tak fajnie było, no. O kurde. Żeby tyle zostało, musiałbym mieć 550 Nm przy 6200 obrotów. A płaski przebieg wyszedł, że fajnie, bo zawsze Subaru tą górą tak zdycha okropnie, paskudnie. Chociaż nie, ze wzrostem obrotu zdycha. No Basiaku, kto bliżej? Ja mówię 330. No wiadomo, że ty, ja, Basia, specjalnie, 400. Ja specjalnie dałem taką mega... Dojdzie jeszcze z parę koników. No troszkę jest ponad seria. O kurde, to seryjne katalizatory. O, fajnie. Basiaku mój, 366 koni. Czyli 50 koni dało takie, co, zwiększenie stopnia sprężenia, zwiększenie pojemności i zmiana turbosprężareczki. No, nie spodziewałem się takiego wyniku, ja to tak naprawdę, tak z to obliczałem i tak dalej, mówię, albo to seryjny zapłon, albo to stopień sprężania, albo to. Zapisujemy i sobie nakładamy wykasiki. Okienko otwarte i nakładamy to, co było kiedyś. O, może troszeczkę telewizorek frau przesunąć, żeby Basia lepiej widziała. No generalnie jest wszędzie lepiej. Od 1200 obrotów wszędzie jest pokaźna różnica, jednak lepiej tak jakby wstaje. Ale to może wynikać po prostu z pojemności. Same te 200 obrotów, że lepiej wstaje turbo, to może być pojemność, a dalej więcej momentu to też będzie pojemność i więcej mocy to będzie pojemność i turbo. No ogólnie jestem zachwycony, kochani, nie spodziewałem się takiego wyniku. Mamy ale nawet w podobnych temperaturach było mierzone. No dzisiaj mamy trochę gorzej, mamy 8,6 stopnia, wcześniej mieliśmy 6,4 stopnia. Kurde, to mamy 365 koni i 500 niuta. No to kurde, tak przyjemnie. No to teraz bierzemy się za softowanie. No chcę mu pokazać, a na hamowni może to będzie bardziej czuć ten fatalnie, to co mi się tak strasznie w tym samochodzie nie podoba. Tą zmienną fazę. Jak ją przestawię, to może będzie szybciej turbina wstawała. Głośno to na hamowni, ja wiem. Ale ten zakręt, choć nie, jak daje gaz do deski, to płynnie jedzie. A tak jak otrzymuje stałe obroty 2000, no to źle ten jest rozrząd ustawiony, wszystko jest źle ustawione. Teraz twój telefonik zabieram, będę sobie analizował, jaki był AFR, gdzie był przepływ, jaki był zapłon, jakie było wszystko i zaczynamy. Kolejny pomiarek będzie z poprawionym rozrządem z dołu, ale to nic nie da.
to jest tylko na ulicę, żeby dobrze płynnie się jeździło. Co tutaj da? Tutaj da zdjęcie wachy środkiem, dojdzie na moment obrotowego. To co, najpierw optymalizujemy paliwo, jak zrobimy paliwo, bierzemy się za zapłonnik. Do ładowania absolutnie nie zmieniamy. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz została. Mamy tutaj tryb inteligent, który zmniejsza moc. Hamujemy go na inteligent. A po co? Bo powinno mniej dmuchać. Na tym softcie, co ja robiłem, to powinno dmuchać bara, a na inteligent on ma mniejszy moment obrotowy zadany. Chociaż nie, te... zobaczymy. Kociak, no to czas na drugi pomiar i teraz będę naciskał to ocyk. Widzisz, tu się zmieniło, świeci literka I. Na literce I ma taki bardziej tępy pedał gazu i kurczę, powinien mniej dmuchać, bo tam zadane miał chyba 380 Nm, a na jak biorę Sporta albo Sport Sharpa, to ma tam za 430 zadane, więc zobaczymy, czy mniej dmucha. A wiesz co, po tym sobie sprawdzimy, bo ja tutaj w tym samochodzie sobie wcześniej robiłem takie mapy, że mi 0,7 bara dmucha na inteligencie, zobaczymy zaraz, czy jest sens go hamować. Teraz mu dam gazik do dechy i do ładowania mamy to pierwsze. Jeżeli będzie mniejszy jak na tamtej mapie, bo na tamtej koło bara nam dmuchał, no to go hamujemy. A jak będzie dmuchał tyle co na tamtej jeden bar, to go nie hamujemy. Dam mu gaz do dechy. Dobra. To tutaj w tym przypadku seryjnego oprogramowania absolutnie nie ma znaczenia, czy jedziemy na mapie tej inteligent najsłabszej, czy na mapie sport, czy na mapie sport z Sharp. Cały czas boost jest ten sam, czyli moc jest ta sama, wszystko jest to same. Tak więc bierzemy się za laptopowanie, strojenie i zabawy. Dobra, no to tutaj Basiaczek mi pomaga. Teraz musimy z tymi kabelkami jakoś zrobić. Odpinamy tego sprzęta diagnostycznego, bierzemy laptopika i robimy mapę. No to co, mamy tą mapę, co w tej chwili siedzi w sterowniku, robię Ctrl-C, Ctrl-V, teraz sobie napiszemy, co sobie tutaj napiszemy, żeby było tak, dopiska AFR, mniej wachy i faza zmienna. To z cyferką będziemy podpisywać, może to będzie V2 soft. A z reguły jak dajemy gaz do deski, to on idzie tyle, nie wiem, czy przechodzi przez tą część, nie, pewno tak idzie. I tak, o Jezu, wszystko to jest źle. Kurde, nie podoba mi się to nic. Kurde. Muszę to przeanalizować, czy naraz dwie mapy gryźć, czy najpierw samą wachę. Nie chcę tak dużo rzeczy naraz kombinować, wiem, że to jest paliwo źle ustawione, a może najpierw ustawimy optymalnie wałki rozrządu, a później zaczniemy się bawić całą tą resztą. No tutaj trochę tych pomiarów będzie, nie ukrywam. Dobra, tylko same zmienne fazy na razie robimy i absolutnie nic więcej. Zapinamy sprzęta i ładujemy soft. Już tak mnie korci, bo to jest i mapa i przepustnicy. Górą on się zamyka, ten samochód i tak dalej. No tyle rzeczy tu się dzieje, że... Ale nie chcę tak wszystkiego naraz zrobić, chcę się tego nauczyć. Jedną rzecz dolizać, później drugą rzecz dolizać, później trzecią, później czwartą. Ale nie chcę nic do ładowania zwiększać, to jest seryjne i tego się trzymamy. Tak więc zapłonik włączamy. I tylko na razie liznąłem mapy wałków sących i wałków wydechowych, żeby takich błędów nie miały i żeby troszeczkę dłużej było na 20 stopni ustawione, bo moim zdaniem jest za krótko, później zrobimy kolejny eksperyment, aż co optymalnie to ustawimy, ale wydaje mi się, że tak fabrycznie zrobione, że ten samochód serii nie za dużo momentu obrotowego nie robi, żeby go łopcinało, że tak powiem. Dobra, wygrywamy. Okej, okay. Zapłon włączamy i uwaga, zadziałają te czary. Raz, dwa, i co, on już zapali? Myślę normalnie? O kurde, ale jaja, ale się tym jaram. Teraz już nie będziemy logowali parametrów samochodu, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu. Jest seryjna mapa bez zapłonu, więc ona jest najbezpieczniejsza, najsłabsza, najgorsza i w ogóle, jeżeli chodzi o osiągi. Teraz na ferze też się nie skupiam. Skupiam się teraz tylko i wyłącznie na wałeczkach, tak więc ciach, ciach, na pomarańczowo kontratrakcji, wiatraczki i hamujemy. Nadmienię, że jak przejechaliśmy to na hamownie, mieliśmy 102 km, już w tej chwili na samych rolkach zrobiliśmy 5 km w tym samochodzie. Dobra, furka jest przygotowana do pierwszego pomiaru po przestawionych zmiennych fazach rozrządu, tak po kupciowemu. Jak coś spieprzyłem, to wiadomo, wygram to, co było, ale no tak na moje oko, na mój nos, one takie najlepsze nie były. Wolne obrotki mamy, spację naciskamy, ciach, ciach, jedziemy. O Jezu, chciałem tutaj M nacisnąć, ale mam tutaj do naciśnięcia. No już fura sobie w tej chwili przyspiesza. I do paliwo bogato. O Jezu, jaki zalany. Dobrze. Zalany. Takiego brzydkiego pika momentu obrotowego tutaj zrobił. Czyli zmienna faza dodała mu momentu obrotowego, pewno z tym fabryka walczyła, a to sobie możemy zrobić tym, że boost kontrolerem sobie go obetniemy, że zmniejszy tutaj pracę elektrozawaru turbo, bo tutaj jest masę rzeczy do regulacji. Masę. W nocy chyba ani konia żeśmy nie dołożyli, bo... I to jest takie najgorsze, jak ja sam siedzę, to sam z sobą muszę gadać, żeby zobaczyć, co to tam się stanęło.
paliwa nam górą doszło, jak dochodzi paliwa górą, to z reguły moc powinna spadać, bo jak mu dokładam coś, usprawniam jego silnik, to mi się zawsze zubaża mieszanka. A jak będzie w tym przypadku? Czy mu zepsułem zmienną fazą, czy dodałem? Zepsułem chyba, bo ile on tam miał? 365 chyba, nie? Trzy konie nam spadły, moment obrotowy nam troszkę poszedł do góry i dwa ostatnie wyniki. Ciach. Zepsiuta mapa, kasujemy i będzie ta. I to robimy znowu kopiek, ciach. No i bawimy się dalej. Za 15 minut zdamy raport sytuacyjny. 3 hours later. Nic nie stuka, pierwsze zdjęcie paliwka, ale za mało mu zdjęliśmy. Środkiem dalej jechał 11, chcę mu trochę więcej tę wachę zdjąć, ale zobaczymy jak zareagował na zdjęcie z 10,8 na 11. Bardzo dużo wartości trzeba wpisywać. Doładowanie bez zmian, wszystko bez zmian. Z dołu tą zmienną fazę sobie tam wyłagodziłem, ale to jest po prostu na jazdę taką codzienną, jak się na 1,1 daje gazu. Ale bardzo mnie martwi to, że górą on jedzie AFR-em dobrym, ale to już jest tak jakby max wtrysku, więc tutaj już paliwa w tym samochodzie nie ma, więc górą brońcie Panie Boże, doładowania nic nie można dokładać, jedynie tylko środki muszę zdjąć wachy. No pompę paliwa trzeba będzie tu zmienić, wtryski trzeba będzie w tym zmienić. Już ten poziom mocy, co ta fura generuje, to już jest taki... to już jest za dużo na steryjnego układu paliwowego, więc musimy tutaj podziałać z układem paliwowym i przyjechać to jeszcze raz dostroić. Na razie, żeby nam się na co dzień przyjemnie jeździło, ja z środkiem tylko zdejmę ważki. To wyszło z logowania. Drugi pomiar pod rząd mu zrobiłem z tym troszkę zdjętą ważką. Bo on, kurde, za drugi razem kolektor wydechowy mu się nagrzewa i więc tak jakby turbo dmucha, szybciej wstaje. Dobra, tutaj środkiem tylko troszkę wachy zdejmiemy i spierdzielamy do domu. Basiaczek też już zmęczony. Już. No to jest za słaby układ paliwowy po prostu, no w tym wozie. To nie wiem, czy jest sens zanucać tutaj kreseczkami. Ciach, se odejmie, ciach, se tam doda. O, nie zwróciłem uwagi, ile tam ma w dolocie. A z dwa pomiary pod rząd stabilne. W samochodziku no, nie ma sensu co mordować od 6000 obrotów. Takie delikatne stuki się zaczynają pojawiać. To może już wynikać z falowania. Układ paliwowy nie daje rady, a dwa też mi się nie podoba, że tutaj jak fabryczną mapę zapłonu otworzyłem, że 6000 obrotów jest taki przeskok. Mniej więcej jak jedziemy pełną pizną, no to znajdujemy się gdzieś tutaj. Mieliśmy przepływ 200, tam 70, czyli tutaj jest takie przeskoczenie na przykład z 15 stopni nagle na 19, że za duże takie przeskok, przyspieszenie z tego zapłonu. I to zaraz cofnę zapłon, zobaczę, czy to z tego ten wyniknął ten stuk, czy to po prostu już jest z układem paliwowym. Tak więc testowy softcik zagrywamy, cofniemy tutaj zapłonu w takim większym zakresie, no dokładnie w tym miejscu, jak przeskakuje z tej kolumny na tą, jest kryk, takie delikatne chrupnięcie tutaj się pojawia. Zrobiłem coś, co bardzo nie lubiłem, czyli cofnąłem zapłon górą, bo doładowanie nie chciałem zostawić seryjnie, tak jest jaki jest jeden bar, no ale widocznie jeden bar jednemu baru nie jest równy, z małej turbina z większej po prostu, więc dla bezpieczeństwa wycofałem górą zapłon i to grubo ponad 3 stopnie, zobaczymy jak to wpłynie na wykres, ile to nam mocy zabierze. Tylko nie słyszałem, delikatnie zapłon dołożyłem, ale to tam będzie widać na ogranie, że to tam prawie nic nie dołożone i przepływ powietrza. Zakładamy słuchaweczki, ja tutaj nadsłuchuję, czy wszystko jest w porządku, a Basia tu w zegary. Stuku teraz nie było, jak cofnąłem zapłon i o dziwo na cofniętym zapłonie moc doszła. Czyli fabryczna mapa po prostu nie jest przygotowana do tego silnika. Taki bardzo duży ten przeskok był. Być może do seryjnego kulera, do wszystkiego seryjnego jest jak najbardziej w porządku. No ale tak dużo roboty, dużo zabawy, ja się tam cieszę, jak jest takie wyzwanie. Ale zanim cokolwiek tu będziemy więcej szli, no to tak, odblokować wydech musimy i zająć się układem paliwowym, co każdorazowo powtarzam. Co nam wyszło? Cały czas mamy podobne wartości, ale dziwo śmieszne, że cofnięcie zaponu spowodowało wzrost mocy. 3 stopnie mu prawie zdjąłem górą. Jest poprawa. No dobra, nie męczymy fury więcej. Nie stuka, skład mieszanki jest w porządku, będzie nam mniej paliła. Pocieszmy się nią przed kolejnymi modyfikacjami. A tym razem spierdzielamy z hamowni i pokażemy, ubiliśmy 4 konie względem seryjnego softu. Brawo, kupcie. Brawo, ale jest bezpiecznie, jest z górą cofnięty zapłon. Pół dnia roboty. No to jest nic, kochanie, to jest, że taki samochód wystroi, to takich wybiegów trzeba na przykład 100 zrobić. Ale ja cię pogratulowałam. No później tak? To sobie nie zanudzać, to samemu będę szybko pach. Dobra, jeszcze dla świętego spokoju, jeszcze drugi raz go schamuję, zobaczyć, czy wszystko dobrze, wszystko stabilnie. Przy drugim pomiarze osiągnęliśmy tą moc, co mieliśmy, czyli cofanie zapłonu mu widać, jak mu górkę poprawiło niesamowicie. Dziwne, zawsze przyspieszanie daje, a tutaj cofanie daje. Moc mu zrobiliśmy, wszystko jest fajnie, ale jeszcze stuk znalazłem jeden, taki przy 6300 obrotów na moje ucho. I zobacz, co się dzieje.
zapłonu, mamy jeden bar do ładowania, 6100 obrotów, jest zapłon 18, jest cicho. 18 zapłon jest cicho, a 100 obrotów więcej. Bus spada, bo mu się domyka przepustnica i zaraz taki dopierdzieli sobie zapłonu na 27,5 stopnia. Też to jest błąd fabrycznego oprogramowania. Doładowanie 0,7 bara i taki aż taki holendarnie mocny zapłon. To, żeby ta fura była bezpieczna, musimy jeszcze mu zapłonniku zdjąć. To już otwieramy, to jest górna mapa. Wiesz, tak mnie denerwuje, że takie są przeskoki. Było 220, czyli było tutaj. No, o, tutaj było. Tutaj musimy, to jest bardzo mały przepływ, tutaj jeszcze mu też trzeba zdjąć zapłonu. Ściągamy. Jeszcze, dobra, wiesz co, jeszcze ostatni, dobra, 26 mu zostawię. Bo ja tu się myślałem, że to na dużym doładowaniu jest. Na dużym doładowaniu, jak dmuchał bara, to miał tutaj takim sobie zapłonikiem jechał, nie było problemu. Nagle zmniejszy sobie doładowanie, bo sobie odcinka ma przepustnicę, on domyka sobie przepustnicę i na mniejszym doładowaniu ma za agresywny zapłon. Dobra, jeszcze mu cofnę zapłon górą i ostatni raz go hamujemy, ale jeszcze mam jeden myk. Zrobię może mu bezpieczniejszą odcinkę, nie przepustnicową, a żeby była, bo to jak domyka zapłon, to spada mu obciążenie i coś tam się psuje i tak dalej. Dobra, jeszcze ostatnia korekcinka, cofnięcia zapłonu na mniejsze obciążenie, wszędzie tak cofam. Za bardzo dojebany jest ten zapłon na fabrycznej mapie, na wysokich obrotach. Dobra, no teraz przerzuciliśmy się z odcinki takiej miękkiej, żeby doszło do końca, do odcinki paliwowej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeszcze będę chciał zrobić w nim, troszeczkę zmusić tą turbospężarkę do szybszego wstawania. W sensie tego, że no podbijemy tą pracę tego elektrozaworu od turbospężarki w zakresie tam od 0 do 2600 obrotów. Zobaczymy, czy coś to da, taki elektrozawór, ten oryginalny od tego. Szukam tutaj pozycji, która się nazywa boost. Tu mamy target boost, tego nie zmieniamy, to ma być tam seryjne, ale mamy tutaj coś takiego. Pracę elektrozawora od turbosprężareczki, więc tym się zajmę i zaraz pokażemy tego efekt. I twardej odcinki, i czy udało nam się zmusić turbosprężarkę do szybszej współpracy. No to zabieram się w słuch, czy już nie ma tego stuku, co było. No teraz zrobiliśmy twardą odcinkę, więc on nie będzie domykał przepustnicy, będzie otwarta przepustnica, a on tu po prostu będzie odcinał paliwo. To, bo wtedy, żeby takie domykanie zmniejsza obciążenie i takie kurde te cofki, te pieprzenie maksymalne zapłonu mi się nie podobało, ale żeby nie było na tych mniejszych obciążeniach, też tego zapłonu zdjąłem, bo widocznie tutaj ten silnik doprężony po prostu no górą wymaga cofnięcia zapłonu, od 6000 do końca. No nic, testujemy twardą odcinkę, czyli łutu. Niezdrowe dla steryjnych katalizatorów. Wszystkie pomiary na czwóreczce robiliśmy. Stacja, litera miłości, ciach. Jedziemy. Zobaczę. No AFR-u nie ruszaliśmy, więc AFR mu się nie zmieni. I spróbowałem podbić turbospężarkę, że elektrozawór wcześniej mu dopierdzieliłem. 12 AFR. 11,7, 11,6, 11,4, 11,3. O! Twarda odcinka, aż tak samochodem całym zatrzęsło. Ale nic, a nic, wstawanie turbosprężarki się nie podniosło, a z dołu odpaliłem na 90% ten elektrozawór od turbosprężarki. Nie poprawiło to wstawania turbiny. Za to widzę, że górą ta twarda odcinka, tak kurde, z 50 koni dała przy 6700 obrotów, przy samej odcince dała bardzo dużo mocy i idealnie cicho w słuchawkach, absolutnie nie słyszałem żadnego grzechotania. A wcześniej było takie, że górą domykała się przepustnica i chrup, takie na chwilę przed końcem takie niezdrowe chrobotanie było. I to liczenie, nie, nic, wstawanie się nie poprawiło. Jak wstawało, tak staje. No, a górą nam się zakres cały wydłużył, no to fajnie ten zakresik tutaj wyszedł. No dobra, tyle, no nic z tego samochodziku więcej nie wyciśniemy. Przede wszystkim trzymają na seryjny układ paliwowy, a dwa seryjny katalizator. Mamy dwa seryjne katalizatory w tym samochodzie, więc wydaje mi się, że jak to zrobimy, to odblokujemy go przepotężnie. Wiem, jak foresterzy, jaką to różnicę takie rzeczy dają, tak jak tutaj klienci przyjeżdżają i mają na przykład, no nie, samochód 220 koni seryjny, a tutaj mamy no 360. Kończymy, bo ja się zmęczyłem, te słuchawki mocno w uszy wchodzą. Cieszę się, że przede wszystkim samochód nam chodzi idealnie cicho, nic się nie dzieje, bo tutaj każdy pomiar, co był robiony na wysokich obrotach, takie chrupnięcie było, raz chrup, a teraz absolutna cisza. Dobra. Koniec. Dobra. Jeszcze raz robimy pomiarek, bo Subaru zauważyłem, że strasznie odczuwa to, jak ostygnie kolektor wydechowy, to dużo wolniej ta turbospężarka wstaje. Ostatni pomiarek i do domu. Widzę, to jest AFR idealny. Na chwilę było 11,7, za bogato. Przy wczesnych obrotach. Ta odcina tak jakby miał odpaść zaraz rolek, takie dyn łupnięcie.
Tutaj widzę delikatne przeładowanie turbosprężarki w tym miejscu jest. To będę musiał mu obciąć. Nasz anti-lag system nie zadziałał. Wady tego elektrozawaru od Subaru jest to, że bardzo wolno on reaguje, że na przykład 400 obrotów wcześniej już muszę wykonać korektę w pracy w elektrozaworu turbo, żeby ona zadziałała te 400 obrotów później. I to jest takie kurde do dupy, że on jest wolny. I dlatego wsadzimy z elektro... Jeszcze kolejna rzecz tutaj do wymiany. Wsadzimy elektrozawór z turbo sprężarki od Audi, no, N75, taki trójpodowy. Bez tych zwężek, bez tego wszystkiego. To jest finał finałów, no i tutaj będę chciał pokazać, wykazać przewagę twardej odcinki nad miękką odcinką, jak samochód sobie po prostu domyka przepustnicę. A wstawanie, tak jak mówiłem, kurde, nawet jest gorsze o 10 obrotów. Pomoc mamy taką, jaką żeśmy zawsze mieli, ale ta góra, jak wyjdziemy, to pokażę. Dobra, już tutaj obuchłem od tego wszystkiego, spierdzielamy. Czas na obiadek, a jeszcze umówimy wykresik. Kurde, dostał tak z 20 pełnych wybiegów na hamowni, jak się cichy zrobił jak seria. Widać, że tłoki się troszkę podgrzały. Dobra, no i tutaj mamy tak, jak żeśmy przyjechali. No i to, co ja nastroiłem. No tak, kurde, tak jak przyjechaliśmy, nie wiem, czy lepiej się kontroler do ładowania dostroił, czy coś. No tutaj lepiej wyszedł w zakresie 3600-5200. No odtąd już zacząłem mu cofać zapłon, no i na cofniętym zapłonie... A, od 6000 zacząłem mu cofać zapłon, czyli odtąd. A on musi mieć cofnięty zapłon, no było niebezpieczeństwo, no było grzechotanie, musiałem tak zrobić, koniec i kropka. A tu jest twarda odcinka. Wcześniej on domykał przepustnicę i tak zdychał i zaczął stukać. Teraz ma twardą odcinkę, dojeżdża do końca i wyłącza mu tak silnik. Ale na przykład sobie porównajmy, nie wiem, przy 6400 przyrost mocy z 340 mamy na 360. 20 koni przy 6400 obrotów mu dodaliśmy tylko i wyłącznie zmianą odcinki. W tej chwili ma odcinkę na 6700 obrotów, a wcześniej już tak od 6400 zaczynał domykać przepustnicę i to widać, że ta po prostu moc tak nagle strasznie górą spadała. Mówię, to jest wszystko kwestia dopieszczenia. Ten samochód też teraz może mu dłuższą przerwę dawałem do wgrywania programów. On cholernie reaguje na kolektor. Takie pomiary robiliśmy, jak długo nam się zeszło, naprawdę. 15 minut fura stała. No to różnica w stawaniu turbosprężarki to była 200 obrotów, więc gigantyczna. Tutaj ten przyrościk to jest to takie falowanie, którego ja nie lubiłem, jak na małych obciążeniach się jeździło, to się działo do 2500 obrotów, tak na 1/100 gazu. To jest po prostu za bardzo był fabrycznie przyspieszony wałek sący. Teraz jest stawiany na 10 stopni, a nie na 30. To też tak w takim dolnym zakresie obrotów od 1000 do 1400 doszło na, nie wiem, 10-15 newton, 20 newtonometrów. No dużo doszło. A to jest takie falowanie i tyle. No paliwo jest zdjęte, żeby on był bardziej ekonomiczny. W zakresie do 4500 do tych obrotów EGT wysokiego nie ma, więc tam nie ma prawa co się dziać. No i też to jest kwestia, mówię, seryjne katalizatory go blokują układ paliwowy i ta praca tego N75. Z dołu do 2600, no odpaliłem go na 90%, a to nie widać nawet, żeby 1 newtonometr doszedł. Tutaj on w ogóle nie działa. Taka fala tylko brzydka jest. No tu będę elektrozawór chciał zmienić i ta moc to już jest absolutny maks dla seryjnego układu paliwowego. Stuku nie ma, ale to nie jest w pełni bezpieczne. Tu już nie ma w ogóle zapasu. W czasie otwarcia wtrysków może jakiś tam delikatny zapas jest, ale no nie może tak być. To jest źle. Nie, to powinno chodzić na dużo krótszym czasie otwarcia wtrysków. Ale no jest już jakiś taki zakres. To, co było, to, co jest. O, zaraz pokażę to, co było. No jaram się, no to jest takie tam, kurde. O, było, jak z Jagódką hamowaliśmy, było to. 313 koników, więc teraz mamy bezpiecznie wystrojoną furę na granicy układu paliwowego. No jeszcze masa udoskonaleń przed nami. Ale fajnie, że tak w miarę płasko rysuję wykres jak na Subaru. Pewno jak będę podnosił doładowanie, tak będzie to szło i będzie później spadało wszystko na łeb, na szyję. Liczę na to, że ten katalizator odblokuje mi moc, że na tym jednym barze te 400 koni pęknie. I że wstanie mi ta turbina ze 300 obrotów wcześniej, no bo teraz no jest niby troszkę lepiej niż samochód był całkowicie seryjny. Na przykład przy 3400 obrotów miał ten swój maksymalny moment 430 Nm, teraz ten maksymalny moment obrotowy mamy 300 obrotów wcześniej. A to wynika, zawdzięczamy po prostu zwiększeniu pojemności, zwiększeniu stopnia sprężenia, no w ogóle o to wszystko to, bo tutaj turbo w zasadzie prawie że nic nie dmucha, no cała ta sprawność wynika ze sprężu i z pojemności. Kurde, no pobawimy się. Ja pierdziu! Jeszcze zapomniałem, że ja mam to seryjne, paskudne, okropne, wstrętne, aż pokażę, ograniczające moc kolanko w dolocie. Basiaczku! No Basiaczek zmęczony, bo tak miała być chwila na hamowni, a tu siedzi ze mną z 2-3 godziny. To jest bardzo duża restrykcja, to jest BFUB. Do zrobienia, do wymiany. Opisy ładnie porobione, wykresy i w ogóle, i ciach. No to do kanału, do nory, za karę.
Nie, no dobrze, się spisałeś, Subaraczku, kurczę. A fakt faktem, no już ten układzik, no parę rzeczy już jest dużo, że parę rzeczy wymaga udoskonaleń. A najważniejsze z nich to najbardziej blokuje wstawanie turbiny i wszystko. No to ten element cały idący to masz do turbo sprężarki. Zmienimy go, ale to w następnym odcinku. O Jezu, ale fajnie, kurde, czuję, że jak ten kawałeczek zmienimy, nawet do tej serii tutaj, co jest wąska, chuda, beznadziejna, ma tylko 60 mm, to i tak 4 paki będą. Bo odtąd do samej turbosprężareczki będziemy mieć 3 cale i liczę, że mega, ale to mega poprawi się wstawanie turbosprężarki. No to jest 60 i tam mi się, kurde, nie podoba, te rureczki takie jeszcze, kurde, kurde, to. Ta rurka ze 30 mm ma, 30, 30, a tłumiczki już są grubsze. No to ja się żegnam, Basia głodna, smutna siedzi na prawym fotelu, ale moc wyszła. No Basiaczku, żegnamy się tutaj z wszystkimi, pa pa. Furka do góry i wyjeżdżamy. Ale to ma potencjał ten diabełek, no kurde, ten wydeszek jak mu się uwolni. Oj, nie mogę się doczekać, kiedy to zrobię, ale mam bardzo chytry plan co do wydechu. Będziemy go testować tu na hamowni oraz na stacji kontroli pojazdów. Już się żegnaliśmy, ale witamy się jeszcze raz. To co jest tutaj, to jest po prostu niemożliwe. Kij tam te moce, te momenty obrotowe. A tak płynnie jeździ, w tym zakresie takich bez... No, no kurde, no wałek jest na 10 stopni ustawiony. Jaka jest różnica? Nie wiem jak to pokazać na filmie, ale... Tak płynnie jeździ jak jakiś samochód elektryczny. No to są tam ujeby pod STW. Ale jest miodzio, cud. Kurczę, ale się tym jaram. To najbardziej czuć, właśnie najbardziej użyteczny zakres obrotów. No ultra płynnie, bez takiego kurde, bo wcześniej to chodziło tak jakby diesel, jakby coś było zepsute, że tak kurde, aż grzechotało, no kurde. Że myślałem, że tak ma Subaru mieć, że tak jakby była za mała pojemność silnika, ja za niskie obroty chcę jechać, a teraz jest miód. No mógł z duszy go nawet do, kurde, do 800 obrotów. Nie ma tego gu, tylko ultra płynnie jedzie od 1000 obrotów. Ja pierdzielę. A to była akurat zepsucie fabryczne, które zostało usunięte. O ja, kopa 1000 ma.